Okej, witam się z wami bardzo serdecznie. Z tej strony Jankes. A to jest oczywiście Assassin's Creed Brotherhood. Także przez chwilę zadam sobie piwniczkę, więc musiałem przełknąć. No i widzimy się no oczywiście po raz kolejny w Brotherhoodzie. Co ja zamierzam zrobić? Zamierzałem zrobić może... Przednio byłem chyba misja główna, czy misja poboczna. Więc teraz zajmiemy się może jakąś misją główną. Którą tu mamy. A poboczne nam nie uciekną. Nie uciekną najwyżej jak skończę fabułę. A poboczne jakie zostaną, no to oczywiście będę kontynuował już poboczne. Zobaczę, czy mam coś. Dobra. Kurczę, tak dawno trochę tak nie nagrywałem zbytnio. Także powiedzmy, trochę się odzwyczaiłem, co tu mogę, czego nie. Panteon dopiero. Właśnie, jak dopiero bordziów zniszczę. Czyli w swoim czasie. No dobra. Jak tu dojść do tego punktu? Jakoś takiej szybkiej podróży zbytnio tutaj nie mam, żeby uruchomić gdziekolwiek. Ale pewnie, jak dobrze pamiętam, muszę iść do bazy. Do swojej ukochanej bazy. Gildii Asesynów. Nawet nie chcę mi się patrzeć na mapę, bo ja to wiem. I wy to wiecie. Ezio to wie. Więc Ezio niczym wiatr na wietrze. Udaj się do swojej bazy. Udało się przeżyć, nie złamać nogi. A tamten w ogóle dalej się jakoś zbugował. Dobra, tu. Nie. Czy tu? Dobra. Mamy obok bank. Kuźnie. Wejście jest tu. No, po co ty? Otóż Katsenga się uruchomi? Tak, uruchomi się. Where have you been? No. We all have our secrets. I took the liberty of setting up a means of communication with your recruits. We send orders via carrier pigeon. Thank you, Machiavelli. Bartolomeo sends his apologies. The French have doubled their assault. Claudia. Ezio. All right. I have a plan to deal with the Borgia. We can either go after supplies or Cesare's followers. My plan is to attack both. If we cut off his funds, Cesare will lose his army and return without his men. So, I ask you, where does he get his money? Volpe? Agostino Chigi is the Pope's moneylender, but Cesare does business with someone else. As of now, all we know is that he is called the Banker. I know someone who owes the Banker money. Senator Egidio Troche comes in all the time and complains. Bene. I will follow up on that lead. French soldiers are guarding the road back into the Castello. Once Cesare arrives, you will never get to him. I intend to kill the French general. With him dead, Bartolomeo will have the Frenchmen on the defensive, and they will abandon their posts on the bridge. Even with those troops gone, the Papal Guard will continue to protect the inner gate. There is a side entrance. Lucrezia's latest plaything, Pietro, has a key.
He was at the castello. Come see me later. I will have my thieves ascertain his location. Okej. Także jest ciekawie. Czy to tu jest? Czy możemy gdzieś... póki co, pozwiedzajmy sobie może chwilę to, co tu mamy. Mamy... to jest chyba nasz jakiś set. No i kilku setów jeszcze nie mamy. Co my tu mamy? Tu mamy obrazy. Tak jak w poprzedniej części. Zaś tutaj mamy wyjście i szybką podróż. Zaś tutaj mamy bronię, z tego co dobrze widzę. I piórka. Okej, okay, no i oddaliśmy piórkę i okazało się sukcesem. Dobra, tu się nagle zmienia kontest, bo tu konoruje raczej... przydzielamy awans asasynom. Nigdy nie doszedłem do tego, żeby mój asasyn, któryś podopieczny, miał 10 level, nie? Okej, asasynik wrócił, nie, tylko jeden wrócił. Zlecenia, więc no, wyślę go, nie, może tu nie. Taki gdzieś za dwójeczkę bym go wysłał. Da radę? No, da radę. Więc okej, okay, wysyłam cię. Rozpocznij misję. Masz, skoro 100% to było, no to musi on wykonać na 100%. Nie ma innej opcji. Nie przewiduję, że się... I am of no use to anyone without Forli. I leave to be with my children, and await the restoration of my lands. I wish you would stay. You are the leader of the assassins now. Unite them, Ezio Auditore, and take back Roma. Vittoria agli assassini! Okej, dobra, i to jest... Vittoria agli assassini. Vittoria agli assassini. Dobra, plan, koniec sekwencji, z tego co widzę. Zakończona sekwencja jest czwarta, no wspaniale. Tak długo zwlekałem z tym, myślałem, że... Dobra. Wow, padł, halo. O, książka, księżniczka w innym castello. Ej, to jest nawiązanie do Mabio. Zawsze było, jak pokonało się tam jakoś bardzo na to, że Devo Mabio, dzięki za ustalenie, ale księżniczka jest w innym zamku. Bankier, sekwencja piąta, bankier. Dobra, skoro jesteśmy tutaj, może wypłaćmy nasze pieniądze. Powiesz pieniądze, no kurka, nie mam pieniędzy do wypłacenia. Ale mam kowala, który ma broń, ma zbroję, którą bym sobie z chęcią posiadł. Kirys rzymski, uzbrojenie. Ta szabla wenecka jest dobra. W porównaniu z tym, co teraz mam. Asy papier, rapier. Okej, też jest dobry jako szybkość. Ale ten jest szybkością o wiele szybszy. Jest taki parowanie i OP. Dobra, tego wezmę. Tak? Jak tam rapier? No, jest gorszy. Mała broń. Niby jest, ale co tam było? Parowanie jest mniejsze. Okej, okay, kusza. Kuszę mamy, więc no kupimy. Zawsze się przyda kusza. Skoro tak, no już jesteśmy praktycznie bez brałtyw. Okej, okay, mamy spoko. Zadania kupców. Okej, okay, czyli... żeby wykonać, żeby mieć jakieś zlecenia, muszę mieć przedmioty do sprzedania. No. Muszę mieć przedmioty do sprzedania. Kurka, to oni powinni mi zlecać, ja i robić im i płacić. No tak to działa. Dobra, z racji tego, że to była tylko jedna misja. Dobra, halo. Dobra.
Dobra, nie no. Z racji tego, że to była jedna misja, no to... To mamy 10, tak. Zobaczmy, o co tu chodzi. Mam Kopernikusa, mam Leonarda, mam... Ja w ogóle muszę iść tutaj do... Początek wspomnienia, nie jest napisane jakie to jest wspomnienie. Ej, tu jest odzyskać jedno wspomnienie, ej. Kulka. Co by tu robić? Dobra. Podejrzewam, że będzie długie. Więc nie no, dobra, huk tam, idziemy. Nieważne co będzie, dzisiaj robimy zadania główne. Także nieważne jak długo to zadanie potrwa, zrobimy je do końca. Znaczy ja zrobię je do końca. Zadania kupców, no dobra, wiem, że są zadania kupców, tylko ja nie mam na co wymienić te zadania, czyli spoko, ja daję im przedmioty, oni mi coś zlecają, ja wykonuję i dostaję przedmiot. Taka trochę skomplikowana wymiana, trochę nie powiem, taka beznadziejna. No ale... Nie rozumiem tej logiki, po prostu... koleś chce zdobyć pracę, on mówi, to tak jakbyś ten szedł na CV, znaczy szłoby się na ofertę do pracy, nie? I chce dostać pracę. No dobra, przynieś mi jeszcze dwa kosze cukierków, jabłek i porozmawiamy, nie? Rozmawiaj z matką. A nie, to siostrę jego. You spoke of a senator at the meeting. Find him on the Campidoglio. You do not need me. Once I kill the banker, your girls must take his money back to the underground. Fine. Stay alert. Okej, nie pozwól, by cię wykryto, gdy będziesz osłaniał senatora. Znajdź senatora Ediego trochę na... Gdy będziesz ochraniał. Ej, czyli ogółem nie no. Okej. Ezio, tak to miało być. Dobra, to zobaczmy jak my tu mamy z... Spoko, czy właściwie jesteśmy praktycznie niemalże uzbrojeni już po zęby. Z tego co pamiętam było chyba 9 sekwencji? No jest to... Nie powiem, tak szczerze powiedziawszy, jak pierwszy raz grałem, to był długi, według mnie był długi. Tak na miarę dwójki. Ale z tego co teraz widzę, to on jest krótki. Strasznie krótki, znaczy strasznie no. Krótki, ale zawsze w moim sercu będzie Revelation, jakoś tam mi bawi podpasował, może nie tyle fabułą, co miastem. Jakby rozwiązaniami. Dobra, chcę to ulepszyć, zawsze to jakoś się przyda. Przychód z Rzymu, okej. Dobra, no i muszę znaleźć senatora, okej. 11 z 18. W jednym wieczorze w mieście w 75%, okej. Tutaj jest Kopernikus. Dobra, kolejna misja z sukcesem, dostał ktoś awans. No, na krzyż. Z góry zobaczę go. Będzie łatwiej go wytropić. Nie ma go nigdzie. To zabawne jest, pewnie tam jest gdzieś na górze.
Ta. Chociaż nie, tam go słyszę. Okej. No more arguing. Your bill has come due. Make an exception for an old man. No. The banker sent us to collect. I will have his money momentarily. Not good enough. Ooh. Dobra. No nie, halo. Okej. Okej. Szybko poszło. A good Samaritan in Roma. I thought they were a dying breed. Senator Egidio Troche. I don't owe you money too, do I? I'm looking for Cesare's banker. Ha! Cesare Borgia. And you are? A friend of the family. Cesare has a lot of friends these days. Unfortunately, I'm not one of them. I can pay. Ma che meraviglia! He fights guards and he gives away money. Where have you been all my life? We better get out of here. I know a place. Andiamo. Okej, mam go śledzić. You're going to have to protect me though. The guards aren't being very friendly. Nie mam, you know what I mean. Nie mieć. Czy on mnie prowadzi, czy... Dobra, czekajcie, jak to jest? Okej, to jest w miarę blisko. A już ten? Wykryto? Nie pozwól, by cię wykryto, gdy będziesz osłaniał senatora. Okej. Someone really wants you dead. A few months ago, my brother Francesco, the Pope's chamberlain... I know, don't get me started. He told me of Cesare's plans for Romagna. I wrote to the ambassador of Venezia, warning him. All my letters must have been intercepted. Okej, naokoło. Się nie dać. The Senate has nothing to do these days. The Borgia have taken all the power. You know what it's like to not have un cazzo to do? Changes a man. I admit I've been gambling, drinking... And whoring. Oh, you're good. Was it the perfume on my sleeve? Something like that. It is not safe here. We must keep moving. O, to żeś Ezio poprowadził. Real issues like unlawful cruelty, abandoned children. Now we write up legislation on the appropriate width of women's sleeves. Not you. You raise money for false causes to pay back your gambling debts. False causes. Nie skupiam się na tym, co mówią. Skupiam się na to, żeby nie rozwikłyty. Dobra. Nie udało się. No. No, miałeś odskoczyć. No i tego. Dobra. No. Okej. Po pełnej synchronizacji, także już lecimy z koksem po prostu. Mercy, I've done nothing! Jo, nie tędy. This way. Zostaw mojego przyjaciela. Na pewno będzie jeszcze tu kolejny raz, kiedy będę musiał
uciekać stąd. Właśnie. No i kolejni, nie? Dobra. Przez ciebie, koleś, trochę niszczy reputację. W sumie się nie dziwię, skąd masz ten nazwisko trochę. Nie! Czemu człowieka... Czemu zabiłeś kobietę? Halo. Następny przylaz. No. Gdzie jest broń palna? Chodź tu. Uciekaj już, dobra. Sio. Muszę przez ciebie zażyć leki, bo nie wyrobię. Czekaj, ten... tymi... tu. Czekaj, bo zepsuł się? Nie, go ciągle bije. Ja nie mogę. I should never have sent them to the ambassador. Now Cesare will murder me. Benvenuto to the home of my brother Francesco. Thank God he's not here. We haven't talked since he found out about the letters. What did you want again? Cesare's banker. Right. I need to arrive with the money. Problem is, there is no money. You are meeting the banker. Where? I never know until I'm there. I go to one of three places. Then his friends take me to him. I will bring you all the money you owe. Sul serio? You need to stop this. You might actually give me hope. Dobra. Mam tyle, co potrzeba. I cannot believe you would just do this. There is a condition. I knew it. Keep an eye on the politics of the city. I want you to report back to Maria at Rosa in Fiore about targets who are helping the Borgia. And what? You'll make them disappear?
pezzo di merda may hate me, but he's still family. Va bene, we go. I will follow you to the banker. No okej, okay, dobra. Myślę sobie, że na razie odpuścimy sobie ten odcinek już na koniec, także dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.